Witam Was bardzo serdecznie, Shadow z tej strony i dzisiaj przychodzę do Was z nowiutkim, nowiusieńkim produktem z wspaniałego dodatku Paldia Evolved. Tym razem jest to booster box, a więc mam aż 36 boosterów i szanse na wspaniałe, wspaniałe karty z tego dodatku. Co trafiliśmy poprzednio, już widzieliście, a jak nie, to przypominam tutaj Wam gdzieś, albo tu, nigdy nie pamiętam, z której wyjeżdża karta z tym też filmem z ostatniego ETB-ka. Booster boxa, dostałem w tym samym momencie co ETB-ka, czyli przypominam, dzięki sklepowi internetowemu pokemarket.pl. Miałem go na premierę, nagrywam go trochę wcześniej też, bo magisterkę trzeba napisać. Nie będę miał czasu potem nagrywać. Sed. No i też jak zresztą może pamiętacie, dzisiaj zaczyna się Pyrkon, tak jak jest premiera, a więc przypominam, można się ze mną gdzieś złapać w trakcie konwentu, cyknąć jakąś fotkę, pogadać, może i się wytrejdować, bo mam ze sobą karty. Tada! Także mam nadzieję, że się zobaczymy. A jak nie, to też przypominam, że w lipcu jest OTP w Łodzi, o czym zresztą też nagrałem filmik, także tyle ode mnie ze wstępu, przejdźmy do rzeczy właściwych, najwłaściwszych, czyli tego, czego oczekujecie najbardziej, czyli tych 36 pięknych boosterków. I dobrze, moi drodzy, jak widzicie, booster boxa już pozwoliłem sobie otworzyć, przygotować praktycznie do otwierania i zrobimy sobie, myślę, taki pojedynek lewej i prawej strony. Nie wychodziło mi to często najlepiej, bo zapominałem, z której strony był ostatni booster, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że możemy spróbować tak naprawdę. Dajcie znać w ogóle, czy Wam już coś ciekawego z dodatku Paldia Evolved się trafiło, czy może nie. Jestem, szczerze mówiąc, tego ciekaw, jak to dropi w innych miejscach niż koniecznie w Łodzi, bo mam w sumie tylko na Łódź jakiś szerszy ogląd w tym momencie. Także jestem zwyczajnie ciekaw i tyle. Jak widzicie, lewa strona na razie nic, więc może prawa się wysunie na prowadzenie. Oczywiście z punktu widzenia sortowni nie ma to tak naprawdę znaczenia, która jakby, czy z którejś strony jest więcej, z którejś mniej dropów, ale ludzie lubią takie pojedynki, ja również lubię takie pojedynki na poszczególne strony booster boxa, czy któraś może jednak odrobineczkę okaże się lepsza od tej drugiej. Także nie wiem, czy ktoś z Was, drodzy widzowie, miał przyjemność otwierać może aż całego, calutkiego booster boxa, czy raczej to jest przyjemność, którą sobie dostarczacie, oglądając cudze kanały jedynie i sami nigdy sobie na booster boxa też nie pozwoliliście, a może, nie wiem, preferujecie jakieś inne produkty jak ETB-ki, bo zdaję sobie sprawę, że booster box to jest jednak bardzo, bardzo duży wydatek i sam czasami się zastanawiam, czemu ja sobie to robię, a raczej mojemu portfelowi, bo przecież są też inne wydatki w życiu, ale jakby mamy Frigibaxa w rewersie, fajnie, fajnie, jest, w końcu na nią trafiłem, Reversal Energy, karty, którą potrzebuję do mojego deku na Gardevoir i X do Gardi Sharning Arcana się to przyczepia, bo tą energię można zataczować wyłącznie do Pokémon, które są ewolucją i robią, a i które nie mają ruleboxa, czyli Pokémonów EX albo V, tego nie podłączycie. I co bardzo ważne, kiedy przegrywacie z przeciwnikiem na prize, czyli przeciwnik ma już mniej prize'ów do wzięcia od Was, ta energia robi za 3 dowolne energie. To po prostu bajka. Także to jest jedna rzecz, którą sobie odłożę poza kadr i z tej strony na razie nic. Także poza tym Reversal Energy, który jest mi potrzebny do grania, widzimy same karty holo. Fajnie, jakby się trafiło jakieś Illustration, Rel,
rel, może być rel, czemu nie rel? Kufant, przyznam, bardzo ładny arcik. Krogang, do którego mam słabość. Ketodl, do którego mam chyba jeszcze większą słabość. Oranguru, szkoda, że nie ten, który wypadł z rotacji. Grafajaj. Hunchcrow jest pierwszym uniwersem, drugim jest Deino i ostatnią kartą jest Aumocik. Czemu nie? W ogóle jest już połowa czerwca, zaraz wakacje. Powiedzcie, jakie macie plany może na wakajki? Bo jak wam poszło teraz w szkole pod koniec, czy na studiach, czy w pracy, bo możliwe, że pracujecie, drodzy widzowie, bo ja tam nie wiem, ja... Dobra, to prawa strona w tym momencie leci z grubej rury, mianowicie Tinglu i X Gold, Goldzik, co mnie o tyle cieszy, że jak widzieliście może na relacji ostatniej na Instagramie oraz na karcie społeczności, wyciągnąłem Tinglu i Exa zwykłego, Tinglu i Exa w full arcie, no to teraz jeszcze złoty. O mamo, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że tak szybko coś w ogóle dropnie. Przyznam, że z bliska te złote karty są o wiele ładniejsze. O wiele. Czy coś jest na ostatniej pozycji? Mimikyu EX z abilitką Safeguard, która sprawia, że jest odporny na jakiekolwiek ataki zadawane przez Pokémony EX oraz Pokémony V przeciwnika. Bardzo ciekawy Pokémon. Myślę, że w jakichś pojedynczych sytuacjach może się znaleźć. I teraz uwaga, to nie jest lokowanie produktu, ale coś, co chciałem wam pokazać, mianowicie Dragon Shieldy Double Sleeving. To jest moje ostatnie odkrycie, które polecił mi znajomy u nas w lokalnym sklepie, w gralni w Łodzi. Mianowicie są to tak zwane Perfect Fit Sleevy, czyli takie, które dokładnie przylegają do karty. Co je różni od takich zwykłych Perfect Fitów, to fakt, że w zasadzie je zawijamy dookoła karty, więc chronimy także jej plecy. Z tego, co mówił kolega, nawet zdarzyło mu się, że wylało mu się picie na całą talię, no to tak podwójnie zasliwowaną z drugiej strony talię nic nie było. No i tak, mamy tak zasliwowaną w jednego sliwa takiego podwójnego i możemy włożyć teraz tego zwykłego, w którego ja zawsze wkładam. No i nasza karta jest w tym momencie bardzo, ale to bardzo dobrze zabezpieczona. No to prawa strona w tym momencie, przyznam, wow. Czuję się zaskoczony tym. Robi wrażenie. Jest już Pikachu, którego znamy z poprzedniego filmu, Łotrelik, mój słodziutki Fue Coco, będę to zawsze powtarzał, słodziutki Fue Coco, a Zumaril, Vespiquen, Noibat jest pierwszym uniwersem, drugim jest Sprigatito i ostatnią kartą jest Lucien EX. A więc lewa strona zaczęła nadganiać prawą, chociaż to niby dwa EX-y, ale sami rozumiecie kwestię. To nie będzie łatwe do przebicia. Nie będzie łatwe do przebicia zwyczajnie. Nie ma co ukrywać. Lecimy dalej z prawą stroną. Torantula, Oranguru, Electrode, Vigoroth, Toxicroak. Ocie panie, Holy Arceus. To jest coś, czego wiele osób pożąda, biorąc pod uwagę, że słyszę tu i ówdzie, że ktoś chce zagrać deckiem na Baxcalibura z Chien Pao, no to ten wspaniały illustration rare Baxcalibura, który jest no w pewien sposób psychodeliczny, ale też oddaje jakby signature move Baxcalibura, który atakuje swoim wyrostkiem na plecach, ta wspaniała lodowa Godzilla. No powiem... No siemka, tak samo jak ostatnio dzisiaj mała wstawka, taka niespodziewana, chciałem zrobić pewien eksperyment. W związku z tym, że jak pamiętacie, straciłem jakiś czas temu kanał, strasznie zaczęły mi spadać moje zasięgi. W związku z tym mam prośbę do was, moi drodzy stali widzowie. Odsubskrybujcie ten kanał w
Słuchajcie, co? Ja to odsubskrybujcie. Tak, odsubskrybujcie, po czym dajcie suba ponownie, a następnie, żeby mieć pewność, że moje filmy się wam wyświetlają, kliknijcie dzwoneczek oraz wszystkie powiadomienia. Powinno to co nieco rozwiązać. Za to do was, nowi widzowie, prośba podobna, czyli subik razem z dzwoneczkiem i wszystkie powiadomienia, wtedy na pewno nie umkną wam żadne moje filmy i tym samym pomożecie mi, aby mój kanał wrócił do stanu sprzed paru tygodni, gdzie te wyświetlenia były znacznie wyższe oraz to, co widzę przede wszystkim, to poza tym, że nie tylko moje materiały nie docierają do stałych widzów, są one znacznie niższe niż liczba subskrybentów kanału, ale jak pokazują moje statystyki, także filmy nie chcą docierać do nowych widzów, co wcześniej się nie zdarzało wręcz, na tej zasadzie, że tuż przed wypadkiem materiały docierały w większości do nowych osób, które wcześniej nie trafiły na mój kanał, więc sami widzicie pewien problem. Tyle na dzisiaj z takich wstaweczek. Wracamy do właściwego materiału. O jest! Double hit z prawej strony, Tinglu i Baxcalibur Illustration Rare. Jakby wow. Przyznam, jestem kapkę zdziwiony wręcz, jak to ładnie dropi. Naprawdę. Nie spodziewałbym się czegoś takiego. Szkoda, że tak jak ten Tinglu, których mam już playset w tym momencie tak naprawdę, nie dropi mi Chien Pao, bo ja bym żadnym jakimś Chien Pao tutaj to autentycznie nie pogardził, nie wzgardzę. Cóż mam rzec w tym temacie więcej. Lecimy teraz z boosterkiem ze Miauskaradą. Przyznam, że przeze mnie określaną pogardliwie jako furas, chociaż jeżeli chodzi o grywalność kompetytywną, Miauskarada robi wrażenie, gdyż jest szybsza nawet od wspaniałego, uwielbianego przez fanów Greninja. O, dobra. Okej. To jest mój drugi special illustration Rare Bosses Order z Getsisem. Wystarczył mi jeden do szczęścia, ale to chyba ktoś mi sugeruje, żebym grał tymi Illustration Rarami w tym momencie. Ocie, panie! No dropi cudnie, dajcie mi jeszcze Ajono. Dajcie mi Ajono i będę po prostu ukontentowany w 100%. Lewa strona próbuje nadgonić prawą w tym momencie. Cóż mam rzec, ponownie Perfect Fit leci w tym momencie do użytku, bo to jest wspaniała, jeszcze raz wspaniała karta. It's true. Cóż tu więcej zwyczajnie rzec. Dawajcie łapki w górę, dawajcie komenty i mówcie, czy wam coś tak pięknie dropi jak mi tutaj. Czyż kolejny raz nie mogę stwierdzić, że jest to najlepszy booster box na polskim YouTubie? Nie wiem, nie będę jeszcze tego określał, bo nie widziałem materiałów moich kolegów po fachu, że tak to określę, więc nie określę tego tak jeszcze, nie określę. Mógłbym, jakby tu wydropiła jeszcze Ajono, wtedy się pokuszę, nawet jakby to była full artowa, a nie special illustration rare. Cóż mogę rzec? Meryl, Wingull, Pineco, Tinkatink, Floragato, Quaxwell, Delivery Drone, który nie sprawdził się totalnie na pre, Riversik i zwykła Polka. Przyznam, że o ile prawa strona ma więcej dropów w tym momencie, to nie wiem, czy ten boss w pewien sposób nie nadrabia wszystkiego. Także to co, może jeszcze jakiś jeden sekreter, jeszcze jedna złota karta, to by było chyba zbyt już potężne, ale jestem skłonny uwierzyć we wszystko, co się może wydarzyć. No dobra, lecimy dalej. Znowu uderzamy w prawą stronę. Może coś jeszcze dropnie. Kurczę, ja chyba muszę zbudować jednak deck na Tinglu, chociaż nie wiem, czy to jest jakoś bardzo opłacalne. Dominik, może ty się wypowiesz w komentarzu,
co o tym sądzisz tak naprawdę. Jest Orfworm, bardzo ciekawa karta. Na pre w Łodzi zrobiła sieczkę, wygrał Kacper w ogóle całe pre, między innymi dzięki tej karcie. Też bardzo ciekawe pod stalowy deck w Gym Leader Challenge'u. Orfworm ma 130 HP, to każdy widzi. Ale jego umiejka sprawia, że kiedy ma na sobie 3 stalowe energie, to ma plus 100 HP. Więc mamy One Prizera, który ma 230 HP. Ale jeżeli dacie mu najnowszy item, Pokémon Tula najnowszego, Braviary Charm, to on ma jeszcze plus 50. A więc macie One Prizera za 280 HP, który wbije wam stówę. Plus 30 w bench. No przyznam, że na pre to było... No ciężkie. Pozwolę go sobie tutaj położyć. Z honorów, po prostu z czystego honoru, co ta karta jest w stanie wyprawiać. Jakby tak po prostu. Great Bolik, zawsze spoko, zawsze grywalna karta. Rerolik, Pinkurczyn Plastusiowi, jest Setaitan, ewolucja mojego kochanego Ketodla, więc większy wieloryb, większy. A jakie piękne ma shiny czarne. To jest po prostu nie do opisania. Dudanspars, Bramblegast. Koncept Pokemona ducha roślinnego, który jest po prostu... Kojarzycie, jak na Dzikim Zachodzie takie krzaczki sobie się turlają. No to on jest czymś takim tak naprawdę. Jest Quaxly i jest Lokix jako rzadka karta. No dobrze, lecimy dalej. Na razie mamy tych dropów tak naprawdę to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więc no jeszcze tutaj drugie tyle, no wychodź, drugie tyle co najmniej powinno się pojawić. Jestem ciekaw, co tu się trafi. Jest Super Rod, świetnie, to jest bardzo super w tym momencie, pod jakiś deck, pod cokolwiek, ale przydałoby się ich więcej. Wykrakał, jest więcej, jest plus jeden. Jest Oricorio, którego miałem też na pre. Leczy 20 obrażeń z aktywnego Pokemona, jeżeli jest ewolucyjnym Pokemonem. I Veluza jest rzadką kartą. Dobrze. O Jezu, latające boostery. Lucien, przyniesiesz mi jeszcze jednego Luciena w środku? Byłoby ciekawie. Byłoby śmiesznie na pewno. Ja bym zobaczył tutaj już trzeciego Luciena w tym booster boxie. Dobrze, Shrudel, Phalanx, Jigglypuff, Hadbull, Practice Studio. Przydałby mi się Skatepark, bo jest też karta ze skateparkiem. Pozwala retreatować, ale energie nie lecą do discardu, tylko na rękę. No to wyobraźcie sobie, jak to w Chien Pao pięknie działa. Love Disc i Grimora jest rzadką kartą. No dobrze, to teraz booster z Miauskaradą. Lecimy, bo film będzie za długi. Chyba muszę trochę zacząć przyspieszać w tym momencie, bym szczerze powiedział, chociaż nie lubię takiego pośpiechu. Jest Faulkner, wiem, że jest także w full arcie, bardzo ładnym zresztą. Wooper, no i Rapska, czyli żuk gnoja, który stał się psychiczny dodatkowo, albo duchowy, nie pamiętam, a ma bardzo ciekawy sposób ewolucji w grach, zresztą tak samo jak tamten krzaczek pustynny. Mianowicie trzeba z nim wystarczająco dużo chodzić w tym trybie, że Pokémon chodzi sobie samemu jakby po świecie gry. Jeszcze jeden Faulkner, to on wtedy po przejściu Dendra, po przejściu odpowiedniej ilości kroków i osiągnięciu level upa, ewoluuje. Drugim rywarsem jest Sandygast, no i rzadką kartą jest Jumplap. Gdzie się podziały moje dropy w tym momencie? Ja się pytam, gdzie są moje dropy? Gdzie są moje piękne karty? Bo na razie mamy Secreta, jednego Illustration Rare i jednego Special Illustration Rare, więc no powinno jeszcze tu troszeczkę wydropić. Jest druga Reversal Energy, jest jeszcze Therapeutic Energy, jeszcze reprint Choice Belta, właśnie zreprintowali Choice Belta, który zadaje 30 obrażeń więcej Pokemonów V. Nie wiem dlaczego, ale całkiem ładny arcik. No i rzadką kartą jest Hydreigon. Bardzo lubię Hydreigona. Drop. Jeszcze jeden drop w tym wypadku. Czemu nie? No dobrze, lecimy dalej. Cyk. Girafarik. Jeszcze jeden Great Bolik. Rerolik. Quaxly. Delivery Drone.
Fari Giraf, czyli ewolucja Girafariga Pinkurchin Superior Energy Retrieval. Kolejna bardzo przydatna karta, z której się cieszę, bo pozwala nam zdiskardować dwie karty i wziąć na rękę sobie z discardu cztery basicowe energie, ale istotne, nie możemy wziąć tym sposobem energii, które na przykład byśmy zdiskardowali w momencie użycia tego itema. Trzeci super rod, genialnie, nie mogę narzekać, ale gdzie są Iono? Nawet takie zwykłe Iono, a więc mamy Slow Kinga, to jest już... Sami sobie policzcie, ile tu już jest kart z prawej strony. No ta lewa ewidentnie dzisiaj, no, nie chce oddawać, no chyba, że boss. Boss zawsze na plus, boss zawsze na plus. Litleo, Rockruffik, Palmi, Larvitar, Pyroar, Luxio, Luminous Energy, Jet Energy. Dużo energii mi dzisiaj leci. Gotita i Saguaro Illustration Rare. Znaczy wróć, nie Illustration Rare, to jest full arcik. To jest full art Saguaro. Świetnie, świetnie. Zawsze kolejna karta. Przyznaję się bez bicia, że ja w ogóle nie kojarzę postaci Saguaro. Nie wiem, w których grach się pojawia. Znaczy, zgaduję, że w Scarlet i Violet, ale ja absolutnie nie potrafię sobie go przypomnieć, mimo że przeszedłem grę. Chyba, że był w tej już postgrze po głównej fabule. To może, ale ja w ogóle Saguaro nie pamiętam. Przyznaję się. Więc może dlatego też się jakoś bardzo nie zajarałem teraz tą kartą, ale art jest bardzo ładny, ale w ogóle go nie pamiętam. Jest Braviary Charm, o którym już wam mówiłem, jest i Saguaro, proszę, pozwala z dwóch Pokémonów uleczyć 50 HP i abomasnął. No dobra, więc mamy dwóch ładnych trenerów, jeden nawet z potężnym wąsem, więc okej. Co my mamy dalej? Tinkurchin, Makuhita, Magikarp, Passimian, trzeci Reversal Energy, drugie Therapeutic Energy, Hopip i mamy Quaxuela. Jest to o tyle dla mnie ciekawe, że wyciągnąłem na pre Quaxiego w Illustration Rare, więc w sumie zaczynam mieć linię ewolucyjną Quaxiego w tym alt-arcie, że tak to określę. Co wolałbym Fuecoco, nie ukrywam, więc no jeżeli ktoś by chciał się wytrejdować, to ja bardzo chętnie w tym momencie. To mi daje już 4, 5, 6, 7, 8, 9 hitów. Zbliżamy się do jakiegoś limitu w tym momencie chyba powoli. Taurosik, jest ładny Luxio, jest ma Bostiff, Ketodl, Jigglypuff i mamy Skeledirga full arcie z prawej strony. No proszę. Chciałem Skeledirga, jakiego mojego startera, no to mam i to nawet full artowego. No. Świetnie. Przyznam, że bardzo mi się podoba ten booster box. Naprawdę bardzo mi się podoba ten booster box konkretnie. Jakby był skrojony pode mnie w pewien sposób, szczerze mówiąc. Ale to jeszcze nie wszystko. Pamiętajcie, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze coś się może trafić i jest to Skławka Bili. Kolejna całkiem ciekawa karta, bo możemy zdiskardować z jego pomocą swoją rękę oraz dobrać 6 kart, ale jest jedna ważna restrykcja w tym momencie, mianowicie wyłącznie w pierwszej naszej turze. Potem ta umiejka nie działa, zwyczajnie. To jest taki gorszy Dedenne GX albo EX. Nie jestem pewny w tym momencie, szczerze mówiąc. Nie wiem, koledzy mi opowiadali. Frigibugs kolejny. Tu już mam za dużo tych Frigibugsów. Będę chyba ludziom rozdawał w tym momencie. Jest Grusza. Jest Fighting Owlite. Co to robi? Jeżeli mamy więcej prizów, czyli przegrywamy, to możemy wyleczyć 60 obrażeń z jednego naszego Pokemona i... Okej. Spoko. Prawa strona dzisiaj dominuje. Jest Skeledirge EX w full arcie.
No jest Skellider, czyli EX zwykły. Coraz potężniej. Robi się tu gorąco wręcz, bym powiedział. Lecimy dalej. Slowpoke na ochłodę, Litwio na podgrzanie, Rockruff na ból głowy, kolejny Choice Belt, żeby dowalić jakimś wrednym fałką, UV Maxom i innym takim. Wcale nie grałem UV Maxem, absolutnie. Absolutnie nie grałem UV Maxem, nie przyznaję się. Stosik kart odrzuconych z prawej i z lewej strony, jak widzicie, po prostu rośnie, a ja nie mogę sobie poradzić z tym boosterem, nie wiedzieć czemu, bo jest oporny. A wiecie, co oznaczają u mnie oporne boostery? To, że musi coś tam być. Ale nie przesądzajmy. Pupitarik, kolejny Flamigo, jest kolejny polski... Jest i Baxcalibur. To ja... Jak to dodaję po prostu jako kolejny hit. I jest Spiritomb, który jest również grywalny. Powyłączał miejki Pokemonów V. Ale tylko tych basicowych, więc jakby w tym rozumieniu wyłącza cały draw UV Maxowi, więc domyślcie się sami, po co ta karta istnieje. Kogo wkurzać? No, sorry, prawa strona to już zdominowała, to jest nie do nadrobienia, no chyba, że Iono Special Illustration Rare, ale nie jestem pewny, czy to jest możliwe, bo mamy już Full Arty 2. Więc nie jestem pewny, czy to jest jeszcze realne coś takiego wyciągnąć. Też chyba już mi się hity by zgadzały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jest szansa jeszcze na jednego, góra dwa, bym powiedział, z czego dwa, czyli do 13, to już jest tak nawet powyżej średniej, więc mam wątpliwość, czy jeszcze coś się fajnego trafi, ale dużo trenerów, ale nadal nie ma Iono, to jest skandal po prostu, cały booster box nie może. No to mamy trzeciego full arta i to jest kolejny full art EX-owy terastalizacji. Jak widzieliście ETB-ka, to wiecie, że coś w podobie już się trafiło. No to prawa strona już chyba podziękuję. Z obydwu stronom jeszcze 3 boostery, to jest 6 do końca. Całkiem sporo, ale obawiam się, że już tutaj realnie, autentycznie nic się nie trafi. Chyba, że no, mamy szczęście i to jest jakiś dowalony booster box. Zresztą pozwolę sobie... Jest! Jest Iono! Jest Iono w końcu! Uff! Dobrze, to już mam dwie. Przynajmniej takie zwykłe Iono. Dobrze. Zobaczmy. Lecimy już szybciochem, bo nie liczę, że coś tu jeszcze... O, jednak. Jest! Czwarty Baxcalibur do kolekcji. Będzie jednak czym grać. Uff. Prawa strona wygrała, według mnie. Chyba, że wy ocenicie inaczej, że jednak lewa strona ma lepsze dropy i Practice Studio i Hariyama. Lewa strona. Cyk. 3 boosterki do końca. O nie, kamera mi się przegrzała. Wyłącza się. Nie. Kurde, Sudowoodo. Jednak jeszcze coś było, jaki piękny Sudowoodo. Okej, okay, sorry, przegrzała się kamera, jakby tego nie przeskoczę, było jednak robić z cięciami też w urządzeniu, ale dobra, mamy tego Sudowoodo, zobaczcie, jaki on jest strasznie kopnięty, ja nie wiem, kto to wycinał, że maszyna wycinała, ale no wiecie, o co chodzi, wow, no potężnie, zostały 2 boosterki do końca, także no ja już się chyba czuję spełniony. Nie oczekuję drugiego golda ani nic, jakby już chyba osiągnęliśmy totalny max w tym momencie. Grusza, Therapeutic Energy, jeszcze jeden Mimikyu, okej. No i co? Last Pack Magic, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Może coś się trafić, a może nie. Ciężko stwierdzić. Pójdźmy już tradycyjnie. Frigibax, Tandemaus, Sprigatito,
Magnemite, Raichu, Gotitel, Arctibax. Pierwszym uniwersem jest Mahuhita, drugim jest Paldański Tauros i ostatnią kartą jest Wigglytuff. Tak sądziłem, już nic, ale i tak możecie zobaczyć jakby ile tego tutaj wydropiło, to jest po prostu dla mnie wow, 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 i jeszcze raz wow. Ale są dwa pak z Kalibury, ale nie ma żadnego Chimpało z kolei, no ale cóż. Ja wam bardzo dziękuję, przepraszam za ten ciutkę przydługi materiał, ale znacie mnie, wiecie, że inaczej nie umiem tak naprawdę, także cóż. Dziękuję serdecznie, do następnego i cześć!